Unia polsko-litewska była strasznym ciosem dla Krzyżaków. Rycerze zakonni rozpowszechniali plotki, że chrzest Litwy był pozorny i że jej mieszkańcy wciąż pozostają poganami. Gdy w 1409 roku zakon zagroził Litwie wojną, polscy możni solidarnie stanęli po stronie sojuszników. Tak rozpoczęła się wielka wojna z zakonem krzyżackim. Do rozstrzygającego starcia między obiema stronami doszło dopiero w lipcu 1410 roku. Wynikało to z rozejmu, który podpisano na okres jesienno-zimowy. W tym czasie do Polski wrócili najwybitniejsi rycerze, w tym Zawisza Czarny. Wiosną 1410 roku wojska Unii zebrały się pod Czerwińskiem. Siły polsko-litewskie były dowodzone przez samego króla Władysława i wielkiego księcia litewskiego Witolda. Liczyły łącznie około 30 tysięcy ludzi, w tym także Tatarów i najemników ściągniętych z Czech, Moraw i Śląska. Siły zakonne były dowodzone przez wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena. Ich liczebność wynosiła około 20 tysięcy ludzi, w tym zaledwie 250 krzyżaków. Większość stanowili bowiem rycerze z Europy Zachodniej, chcący wziąć udział w walce z poganami oraz wojska najemne. Do spotkania z krzyżakami doszło 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Stoczona tam bitwa uznawana jest za jedną z największych i najkrwawszych w średniowiecznej Europie. Tego dnia armia krzyżacka od kilku godzin stała na polu bitwy w pełnej gotowości bojowej. Przez to była coraz bardziej wystawiona na upalne lipcowe słońce. W tym czasie wojska polskie i litewskie zajmowały pozycje położone na skraju lasu, gdzie mogli się schronić w cieniu. Polacy zajęli lewe, a Litwini prawe skrzydło. Dlaczego bitwa nie zaczęła się od razu? Wojska Unii potrzebowały czasu, żeby ustawić się w odpowiednim szyku. Tymczasem król Polski wziął udział w mszy w intencji zwycięstwa, a gdy ta się skończyła, kazał odprawić kolejną. Następnie przystąpił do spowiedzi i pasował nowych rycerzy. Zniecierpliwiony wielki mistrz, widząc, jak jego armia w stalowych pancerzach męczy się w słońcu, kazał wysłać do króla heroldów, którzy wręczyli mu dwa nagie miecze. Mieli też przekazać, żebyś się dłużej nie chował w lasach i gajach i byś nie odsuwał walki na potem. W południe król zagrzał swoje wojska do walki i z niewielkim orszakiem usunął się na wzgórze, by stamtąd kierować bitwą. Na dźwięk trąb do ataku ruszyły wojska litewskie, dowodzone przez wielkiego księcia Witolda. Polskie chorągwie ruszyły w chwilę później, po odśpiewaniu Bogu Rodzicy, najstarszej polskiej pieśni religijnej. Bitwa trwała łącznie kilka godzin. Początek walk upłynął na ponawianych przez konnice szarżach, czyli bardzo szybkich, gwałtownych atakach jazdy na pozycję wroga. Początkowo nie było widać przewagi żadnej ze stron. Jednak po godzinie zażartego boju oddziały litewskie nie wytrzymały krzyżackiego uderzenia i rzuciły się do ucieczki. Część krzyżaków ruszyła za nimi w pogoń. Jednak wkrótce zawrócili i zaatakowali zajęte walką polskie oddziały z prawej strony. Dzięki bohaterskiej postawie ostatnich chorągwi litewskich udało się powstrzymać szarże krzyżaków i dać czas polskim oddziałom na ustawienie się do walki na prawym skrzydle. Wydawało się, że kryzys został zażegnany. Wielki mistrz widział, że oddziały krzyżackie bez skutku próbują przebić się przez nieustępujących Polaków. Po 3 godzinach zmagań bitewnych Ulryk von Jungingen zdecydował się poprowadzić rozstrzygające natarcie. U jego boku stanęła 1/3 krzyżackiej armii, w tym większość dostojników zakonu. Jego celem było ponowne okrążenie polskich pozycji, by zadać uderzenie w jej prawe skrzydło. I tym razem nie zaskoczył polskich wojsk. Oddziały skutecznie zwróciły się frontem do nacierających i powstrzymały ich szarże. Wtedy na stłoczonych krzyżaków uderzyły także rezerwowe chorągwie polskie. Na pole bitwy wróciły też oddziały litewskie, które wcześniej zbiegły. Położenie wojsk zakonu okazało się beznadziejne.
Osaczeni niczym w potrzasku ponosili coraz większe straty. W kolejnych minutach walki zginęli wielki mistrz Ulrich von Jungingen i 200 spośród 250 dostojników zakonnych. W końcu rycerze wroga rzucili się do ucieczki. Dopiero około 8 wieczorem polscy i litewscy wojownicy wstrzymali pościg za nieprzyjacielem. Rycerze stawali przed zwycięskim królem Jagiełłą i przekazywali mu zdobyte chorągwie oraz pojmanych jeńców. Straty armii krzyżackiej były ogromne. Zginęła większość braci rycerzy, w tym wszyscy uczestniczący w walce dostojnicy oraz blisko 8 tysięcy rycerzy i innych wojowników. Łącznie stanowiło to około połowę sił wroga. Wielu pozostałych przy życiu dostało się do niewoli. Wydawało się, że armia krzyżacka przestała istnieć. Straty polskie były znikome. Znacznie bardziej ucierpiały wojska litewskie. Według niektórych historyków straty te mogły wynosić nawet połowę stanu początkowego. Wojna trwała jeszcze przez kilka miesięcy. W lutym 1411 roku obie strony zawarły pierwszy pokój toruński. Polska i Litwa odzyskały część zajętych przez krzyżaków ziem. Zakon musiał zapłacić Polsce ogromne odszkodowanie na wykup jeńców wojennych. Choć wśród zwróconych ziem nie było Pomorza Gdańskiego, to potęga zakonu została złamana, a zjednoczone Polska i Litwa stały się ważnym graczem na arenie międzynarodowej.